podziękowania za udział w naszym przeglądzie oraz takie skromne statuetki. Nie są one wprawdzie takie, jak Lubuczewo otrzymało na międzynarodowym przeglądzie, ale nasz jest tylko powiatowy, także myślę, że też będziecie zadowoleni. I zapraszamy w takim razie przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku. Zespół muzyczno-teatralny Pomyki, przedstawiciela zespołu Boże Opiekuna po odbiór nagrody. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i mam nadzieję, że również będziemy mieli okazję do spotkania kolejnego w kolejnym roku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy publiczności, bo jak wiadomo, artyści pracują dlatego dla oklasków. To jest dla nich najważniejsza nagroda. Jeszcze na zakończenie taki cytat z jednej ze stron internetowych Stowarzyszenia Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Wszyscy mamy prawo do rekreacji, wypoczynku oraz udziału w kulturze. Osoby niepełnosprawne są często bardziej niż inni, wrażliwe i utalentowane. Taka impreza jak ta ma ukazać tych artystów w pełnej krasie, mają pozwolić na autoprezentację. Ja mam taką cichą nadzieję, że ten przegląd przeistoczy się z powiatowego, może w wojewódzki, może w ogólnopolski, a może w międzynarodowy i dołączą do tego środowiska niezwiązane z osobami niepełnosprawnymi po to, aby ci artyści mogli się światu zaprezentować po prostu. Dziękuję Państwu za uwagę i być może do zobaczenia. Tak, składajcie na to. Obraz.